Cześć, witajcie. W dzisiejszym odcinku będą psy w Zaratusztrianizmie. Wiem od was, że spora część z was jest w jakiś sposób zainteresowana tą religią i jej obrzędami, więc mam nadzieję, że będzie to dosyć ciekawy dla nich i dla innych odcinek. Więc Zaratusztrianizm to religia prawdopodobnie oddająca największy szacunek psom. Święta księga tej religii, Awesta, opisuje przez porównania do kapłanów, którzy nie pozwalają się do siebie zbliżyć i zjedzą, co im dadzą, także wojowników, którzy prowadzą stado zwierząt, pracowników, którzy czuwają, radosnych ptaków czy dzieci, które stale biegną. Pokazuje też ich inną stronę, jako rabusie działający w nocy, dzikie zwierzęta, które cierpią głód i znoszą krzywdę, i ladacznice, które błąkają się zadowolone po ulicach. Także ludzie są porównywani do psów, które przez cały czas potrafią żyć ze sobą w przyjaźni, ale kiedy któryś wejdzie na ich teren, zaczynają na siebie warczeć. W Aweście znajdują się jasne nakazy i zakazy względem psów oraz szczegółowe wytyczne, jak należy postępować w sprawie utrzymania czystości, która jest bardzo ważna w religiach irańskich, oraz jak należy właściwie traktować zwierzęta. Za wyrzucenie psa przez właściciela Bóg, Ahura Mazda, nakazuje karać swoich wyznawców biczowaniem, w zależności od sytuacji od 50 do nawet 1000 razów. Jeden z fragmentów mówi, że dusza człowieka, który zabił psa domowego, pasterskiego lub wytresowanego, odchodzi ze świata pełna trwogi i udręki. Inny fragment mówi, że nasz świat jest taki, jaki istnieje, dzięki rozumowi psa. Bezwzględnie nie wolno krzywdzić psów, a gdy pies pokąsa domownika do krwi, należy zacząć go leczyć, ponieważ prawdopodobnie jest to oznaka tego, że dzieje się z nim coś złego. Trzeba też być świadomym, że jeśli człowiek zamierza używać psa jako psa pasterskiego, nie należy dziwić się sytuacji, kiedy pies zjada zwierzę z pilnowanego stada. Posiadając psa, trzeba go bezwzględnie dobrze karmić. Mimo całej troski i szacunku, pies wprowadza jednak element nieczystości. Każdy przedmiot, którego pies dotknął, musi zostać oczyszczony. Jeśli człowiek chce z niego korzystać, musi odczekać pewien okres czasu. Prawdopodobnie tak zapewniano pierwotną profilaktykę przed chorobami. W przypadku zetknięcia się człowieka z nieżywym psem, jest szczególnie ważne, aby się oczyścić, bo w przeciwnym wypadku można zostać wiecznie potępionym. W przypadku zgonu człowieka ciało nakazano ułożyć w bezpieczne miejsce, tak aby psy nie były w stanie go zjeść, ponieważ jak już właśnie wiecie z mojego filmiku, występuje w Zaratusztrianizmie pogrzeb powietrzny i w takim wypadku psy mogłyby mieć dosyć łatwy dostęp do zwłok, dlatego zwłoki powinny być umieszczone jak najwyżej na wieżach milczenia, aby nie dopuścić tam psów. Zaratusztrianizm poświęca dużo uwagi zachowaniu czystości ras psów. Twierdzi, że jeśli skrzyżowania międzyrasowego, a tym bardziej skrzyżowania z wilkami, nie wyniknie żadna korzyść, to nie wolno tego robić. Nakazuje się hodowlę w czystości rasy, jednak Persowie klasyfikowali psy odmiennie od przyjętej dzisiaj systematyki ras, ponieważ klasyfikowali je pod względem użytkowości, np. psy do obrony, psy do stróżowania, psy do pilnowania stada, to były osobne rasy. Awesta zawiera krótki opis każdej użytkowej grupy psów, a wszelkie psy wściekłe uznane są za mieszańce, które powstają w sposób nieczysty. W perskiej kulturze psy są związane ze śmiercią i bronią przed demonami. Dlatego też w czasie pogrzebu, drogą, którą niesiono zmarłego, prowadziło się też żółtego lub białego psa z ciemną sierścią w kształcie plam nad oczami. Był to obyczaj psiego oka. Wierzono, że te ciemniejsze fragmenty sierści są dodatkowymi oczami, które widzą demona śmierci i go odpędzają. Uważa się, że pierwotnie zwyczaj ten miał na celu upewnienie się, że osoba nie żyje, ponieważ pies dzięki swoim ostrzejszym zmysłom mógł lepiej wykryć ewentualne oznaki życia. Wierzenia te zachowały się wśród niektórych Irańczyków do dnia dzisiejszego.
Cały proces uczestnictwa psa w pogrzebie był powiązany z przeświadczeniem, że psy są strażnikami w trakcie przejścia duszy do świata zmarłych. Po śmierci człowieka, już poza światem doczesnym, odczytywane są jego dobre i złe uczynki. Jeśli przeważać będą dobre, to zmarły zostanie dalej poprowadzony przez dwa psy przez most Chinwat aż do nieba. Jeśli człowiek za życia traktował źle psy, wtedy strażnicy mostu zemszczą się na nim i jego dusza wyląduje w otchłani. Ze względu na ważne funkcje odgrywane przez psy na drodze do nieba, są one w religii perskiej traktowane w sposób niezwykły. Prawo dokładnie opisuje jakość i ilość jedzenia, jakie powinien dostawać pies pasterski. A po śmierci psów odprawia im się identyczny pogrzeb jak ludziom. W trakcie posiłków pies powinien być traktowany na równi z ludźmi, a pies, który strzegł bydła, ma taką samą pozycję jak mężczyzna o najwyższej randze. Więc dzisiaj to tyle. Od następnego odcinka zaczynam religię Abrahama, gdzie będzie judaizm, chrześcijaństwo i islam. Dosyć długie rozdziały, więc na każdą religię będzie rozdział osobny. Dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia.